Dziewczyny! Czyje to logo? Filipi, Agatki i Moniki! Brawo, no niesamowite! Pierwszy punkt już zdobyty! No oczywiście... Nie, oczywiście to było poza konkurencją. A dzisiaj właśnie mamy taki challenge. Czyje to logo? Słuchajcie, na naszym drugim kanale. No, no to gramy. Gramy właśnie w takie gierki. Ja po prostu kocham, to jest takie, takie fajne. Ja lubię w ogóle takie zgadywanie. Albo wy gracie, to już macie doświadczenie w tych, tych logo. Na wstępie pozdrawiamy jeszcze Miłosza Kuszej i Oliwkę Porębny. To samo logo, co tutaj na komputerze Monika widzi na telewizorze. I mama też. Ja też. I mam ja też. Tutaj możecie się dziwić, dlaczego Monika spogląda tam do strony. No bo ja ale czego? Tu jest właśnie logo Fiki Miki Agatki. Tak, widzicie piękny bit. Pierwsze logo do odgadnięcia. Myślę, że na razie proste. Małunia pisze i Monika pisze. Agatka jest takim pomocnikiem technicznym, sędzią technicznym. Dobra, i uwaga, pokazuję. Która odgadła? 3, 4. Monika napisała Pepsi, a Monika Pepsi, więc macie po jednym punkcie. Pierwsze koty za płoty, jak to mawiają psy, prawda? Nie wiemy, jak to skomentować. Drugie logo. Słuchajcie, drugie logo jest takie. Nie dowierzają, dziewczyny, nie dowierzają. Co to może być za logo? Samochód. No to jest rzeczywiście samochód. Agatka bardzo dobrze podpowiada. Jest to właśnie logo, logo pewnego samochodu. Nie jest to proste. No nie jest to proste. Widziałeś? A czy jest to stary samochód? No to różnie, ale marka jako taka, no to jest taka dość stara. To ja chyba wiem. No dobra, mamunia pisze, a Monika? Bo ja nie chcę napisać jakby złej marki i zrobić z siebie tego. Po prostu jeszcze mam taką jedną, ale nie wiem, jak się ją pisze. No to nic, słuchajcie, w tym challenge'u nieważne jest, jak się pisze. Możesz napisać to po prostu spolszczoną nazwę. Spokojnie, wszystko uznamy. Bo tutaj czasami te nazwy będą trudne, więc czasami właśnie nie wiadomo, jak to się pisze. No po prostu, jeżeli wiesz, to pisz. No nie, nie wiem. A może strzel? Może ci się po prostu trafi. No wiesz, właśnie. Bo czasami taki strzał jest dobry. Mam taką... Szczerze mówiąc, ja też nie jestem pewna. Dobra, ale napiszę tak po polsku, tak całkiem po polsku. Dobra, spokojnie, a wy widzowie też. Możecie nam w komentarzach napisać, jeżeli wiecie, co to za marka, co to za logo. Dobra, a teraz ale uwaga. To jest serio, taki na maksa strzelenie. Dobra, spokojnie. Dobra, 3, tutaj 4. Monika napisała? To jest taki... Kabriolet. A, ale to nie jest marka. Co? To nie jest marka. Kabriolet to nie jest marka. Co to jest? A, napisała Żuk. Ej, co to? Ale jest taki żuk, zielony, znaczy, te żuki były zielone. Powiem ci, że podobny do żuka, ale to jest... Brabant! No! To Nysa! Mamuja, co ty opowiadasz? No, no, ja jestem dziecko PRL-u, to są dla mnie bardzo znane marki samochodów, ale to jest jakieś takie bardziej nowoczesne? Dobra, to jest też stary, ale nie polski. To jest Jeep. To jest Jeep. Żuk! Ale w sumie żuk, czy Jeep? Jeep? No. Taki polski Jeep to żółt. Tak, bardzo blisko. Słuchajcie, no dobra, no, tutaj, porażka trochę, tutaj jest no, bez punktu. Do... Agatka, ty widziałaś? Nie, ja nie widziałam. Bardzo trudne. Ostrzegałem, że ten challenge... Ale samochód to wygląda. No, ale Agata dobrze potrwała, że to zobaczcie, samochód. Zobaczcie, bo to logo wygląda tak jak właśnie samochód. No. Tak jak, ja no... bardziej stawiałam na ikonkę jakiejś takiej aplikacji muzycznej, że to są jakieś pianinko, a to głośniki. A to jest właśnie, to są światła, zobaczcie, a tutaj jest taka krateczka. Jedziemy z kolejnym logiem. No, nie jest zbyt... Ja wiem. Ja też Mamunia coś widzi, że kojarzy, coś kojarzy, a Monika się drapie po głowie. Ja to dobrze wiem. Kolor koszulki Moniki jest, bardzo się ładnie komponuje z tym logo. No i co? Co to może być, dziewczyny? W sumie ja im dłużej się zastanawiam, tym nie jestem pewna, czy dobrze napisałam. No, mamunia, już napisałaś. No, możesz skreślić, możesz oczywiście zmienić swoją decyzję. Nie, no dobra. Monika. No, nie, no ja nie. A nie strzelisz nic? Nie, czyli ale... oddajesz no, punkt? No chyba tak. Dobra, no to mamunia, co ty napisałeś? No. Ale mógłbyś
jakby już mama skończyła pisać, że już tak. No. Mi się wydaje, że to jest taka stacja benzynowa. Tak, no, tylko ta, trzeba napisać którą jaka. Którą tam mijamy, ja wiem, to tak oconową tam zrobili. No ja wiem, która to jest. Ale nazwy nie znasz? No nie. No słuchajcie, a mamunia jest napisała, no, tak, to jest Bipi, to jest stacja Bipi. Tym razem punkt tylko dla mamuni. Ale czemu punktu powinnaś dostać? No w sumie dobrze wszystko powiedziałaś oprócz nazwy. No dobra, no dobra, no to, no to w sumie można pół punktu przyznać Monice. Jedziemy z kolejnym logiem, uwaga, to jest logo, które Monika od razu poznała. Zobaczcie, pisze. A ja mogę mamie powiedzieć? No nie podpowiadaj może mamie. Ty bardziej jesteś sędzią, więc trudno tutaj. No, ja to znam. Znasz to? Mamia, może jakieś masz skojarzenie? Dobra, mama pisze. Mama pisze. A więc uwaga, szybciutko teraz pokazujemy tą nazwę. Monika, co napisałaś? Bardzo szybko. Roblox! Mama też Roblox napisała. No, mamunia, gratulacje, byłaś świetna. Ale długo się zastanawiałam. Zastanawiałam się, bo to strzał był. Kolejne logo, uwaga. Uwaga. To jest logo bardzo... Wiesz, to jest fy. No nie wiem, jakie to jest logo. Czy to jest bardzo łatwe, czy to jest bardzo trudne? Dla mnie nie wiem, bardzo co to jest. Mamunia, piszesz albo rezygnujesz z punktu. A mogę dać mamą taką małą podpowiedź? To nie Facebook. A mogę dać moją małą podpowiedź? Możesz dać podpowiedź. Mama, mamy? To jest gra na komputer na przykład, ale może być też na telefon. No widzisz. Na fejsie znaczy, no nie znam. Nie znasz tego. Nie znasz? Czyli co, mam nie, bez punktu. Nie, bo nawet nie strzelam. No dobra, słuchajcie, mama zostaje bez punktu, a Monika pisze, że to jest Fortnite. Kolejne logo, kolejne. Bardzo podobne do poprzedniego, słuchajcie. Znalazłem. No, też jest coś na fy. Też jest coś na fy, ale od razu dziewczyny. To jest takie same. Tak, tak. Dobra, no i pokazujcie. Uwaga. Tak, Monika, Facebook, mamunia, Facebook. Ja to piszę chyba przez dwa o. No i kolejne logo, uwaga dziewczyny. No, o, ja wiem. Czy ktoś wie? Ja wiem. Jest ja też logo. Wiem. Mamunia też wie. No słuchajcie, wydawało mi się, że będą to trudne logo, ale jak na razie nie jest aż tak źle. Monika, co napisała? To jest Skoda, a coś tak pisze z takim logo. Dobra, tak, z taką fajeczką. Tak, bo to jest czeskie autko. Znacie to logo? Słuchajcie. Co? Co ci pan to mówi? No ciekawe, czy nasz kanał oglądają chłopaki, bo chłopaki na pewno wiedzą, co to za logo. Ale nie wiem, czy to wydarzenie ma logo. To nie jest wydarzenie, to jest organizacja. O, podpowiem wam tak, to jest organizacja pewna. Dobra. Jakby co, nie znam się, kochani, w ogóle na piłce nożnej, więc... Ale to jednak... nasza polska organizacja ma taki znak? Ale wiesz, że to jest organizacja. No dobra, Monika już coś napisała, a mam... Nie, ale jeszcze... No my na myśli i nie wie. Uwaga. No to ja tak zrobię. Odgadujemy, uwaga. Ry. Monika napisała Liga Mistrzów. Absolutnie, no to nie jest Liga Mistrzów. Mamunia napisała PZPN. Tak, brawo, brawo, tak jest. A ja bardziej to kojarzyłam na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No to mi się skojarzyło, że jak u nas były te Mistrzostwa Europy w 2012, to kupę było tego właśnie, no, tych wiesz, znaczków na pewno ten znaczek wtedy się pojawiał, bo właśnie PZPN był wtedy organizowany. No tak. Kolejne logo, może być trudne, ale dziewczyny... Ej, taka reakcja, słuchajcie, dziewczyny bardzo dobrze wiedzą, czyje to jest logo i na pewno za chwilę każda z nich dostanie po jednym punkciku. Mamunia już ma, to jest logo... Motor Lublin! Tak jest, to jest logo Motor. Najlepszy! O, bardzo dobrze, Monika, bardzo no, dobrze. To jest kibic. Chętnie przyznałbym ci jeszcze jeden punkt proszę, za to. Proszę bardzo. Ale proszę, proszę się nie podlizywać. Ale kolejne logo, uwaga. Trudne. Wiem! Trudne logo. Zobaczcie reakcję Agatki. No bo to jest gra znów. To jest można ściągać? Gra. Nie można, no można. Nie można. Ja masy to znam Star Stable, ale tam są konie, a tu nie wydać. Nie wydać konia. Może, a może za tym chłopczykiem jest gdzieś koń, słuchaj mamunia. Ale to nie musi być pisownia dobra. Nie jakby... musi być dobra pisownia, byleby tak mniej więcej. Mamunia, wiesz? Gra. Zostawia pustą kartkę tym razem, bez punktu. Poddałaś się walkowerem, a Monisia napisała Stambulka. No tak, ja znam te ludki, znasz tak. Ludki, muszę ale... częściej z wami grać, no to gramy, no to właśnie, wtedy będę znała. No właśnie, mam ja. Kolejne logo. Nie wiem. Kolejne logo, słuchajcie, jest to logo mało znane, ale dla niektórych może być mało. Bardzo dobrze myślę, znane. Że teraz to jest bardzo znane logo. Naprawdę? No to.
Aha, no dobra, Monika już napisała coś na swojej kartce, mamunia. Mama, co ci ma swoją kartkę pustą. Ja bardziej te loga z PRL-u właśnie, te żuki. A żuki lecę, tak. Mamunia, no ale zobacz, jaka to jest literka. Albo, zy. No zy, może coś na zy. Albo może Zorro, pamiętasz? No Zorro, tak. Ale to chyba Zorro w taki sposób chyba ci nie podpisywał. Nie. No dobra, mamunia, no to co? Mam, jeszcze nie wiem. Nie poddajemy się. Dobra, mama się poddaje. 0 punktów. A Monika? To jest Gen Z. Gen Z. Co to jest Gen Z? Jedziemy z następnym logo. A, myślę, że znane dość logo. I każdy gdzieś to widział. Dobra, Monika już napisała. Mamunia pisze. A Agatka, ty znasz to logo, czy nie bardzo? Tak sobie. Dobra. Ej, kurde, nie. Ja też nie. Jak ja to patrzę, to... Napisałyście, ale nie jesteście pewne. Dobra, 4. Monika, Polsat, mamunia, Polsat. Po jednym punkcie! Bardzo proste, mi się wydaje. Każdy, kto jeździ drogą, na pewno widział tego orła pięknego, naszego biało-czerwonego. I jest to oczywiście... Orlen! Orlen, Monika, Orlen. Punkt. Orlen, mamunia, punkt. I kolejne logo, jest, słuchajcie. Kolejne logo to jest co? Nie, ja wiem. Gdzieś, ja wiem. To, gdzieś to każdy z nas widział. Ja wiem. Ty ja, wiesz. Ja... A mamunia wie od razu, mamunia pisze. Ale, ale jeszcze nie wiadomo co. No, to jest takie znane logo, takie znane, znane. No bardzo znane logo. Pisaniki w pamięci. Coś Monika sobie tutaj przypomniała, uwaga, słuchajcie. No i dobra, mamunia, co napisałaś? Jest to... Telewizja Republika. Telewizja Republika, jak, tak jest. Jak Republika, to będzie dobrze? Tak, Telewizja Republika. Telewizja, która teraz bardzo zyskuje na popularności. Mamy teraz logo. Bardzo trudne. Bardzo trudne. Chociaż mama tak popatrzyła. Jest koń! Jest koń! A to gra? Tak, tak. Podpowiadamy mamie teraz. No musimy troszkę mamie podpowiadać. Nawet jakbyście nie podpowiedzieli. Bo to nie jest logo z PRL-u, więc musimy podpowiadać mamie czasami. No i dobra, Monika napisała, że jest to tak, Star Stable. Star Stable, ja a mama tak napisała też Star Stable, no. Tak, po jednym Star punkcie. Stable. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, no to mogę wam troszeczkę podpowiedzieć chociażby dziedzinę. No, no to jest. Jest to dziedzina odzieżowa. Czyli? Jest to dziedzina odzieżowa, Monika, kojarzysz? Nie, w ogóle nie, to mnie traćmy czas i po prostu. Aha, dobra, mama co napisała? Mama... Umbro. Tak, Umbro. Tak, to jest takie, takie właśnie... jest, buty na przykład są. Tak, gdzieś. Są, są. To jest też dziedzina odzieżowa. A. Tak się trafiło, że właśnie oba te loga są koło siebie. Ma tak ręce, to ma głowę, to ma ten. Tak, tak, Agatce się tu kojarzy z ludzikiem. Tylko bez nóg. No. Tak. Monika, czy wiesz, gdzieś to widziała? Gdzieś to widziałaś, przecież jak chodzisz na pewno do galerii, to znasz to. Kupujesz sobie tam czasem różne rzeczy. Właśnie. No może strzelić, może tak sobie skojarz, że przechodzisz koło takiego sklepu, widzisz to logo i właśnie sobie nie, coś tam kupujesz. Dobra, więc Monika napisała. Nie, no nie! Nie, 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 patrzcie, a jednak w ostatniej chwili zmieniła. Na początku napisała, co? Nie, to nie to! Nie, nie to. Jeszcze nie to? Nie to. No masz jeszcze szansę, ostatnia szansa, szybko, na zmianę. Słuchajcie, Monika wpisuje już trzecią nazwę. Burza mózgów. Na początku było, że jest to Wizard, tak Monika, tak. Pokaż, Wizard. Potem, że jest to Krop, a na końcu napisała, że jest to House. A mamunia napisała, że jest to House, House. I macie po jednym punkcie w tym momencie. Czasem zna się naprawdę to logo, ale człowiek sobie nie może po prostu skojarzyć. Wie, że to widział, ale... Tak, ale co to było, tak, co to jest? Co to było? Co to jest? Monika, zobacz, bo już masz logo na wyświetlaczu. To nie wie ludzi. Wszyscy wiedzą, mówisz Agatka. Co to jest, mamunia? Honda. To jest Honda, jeden punkt. Nasza Honda. Nasz samochód Honda, drugi punkt. Patrzcie teraz na telewizor, dobrze się przyjrzyjcie i uwaga, zmiana loga. Logo jest też podobne do Hondy, ale to nie jest już na pewno Honda. Halimata. A mogę prosić o odpowiedź, czy to jest też samochód? Nie, to nie czy jest... to jest klub sportowy nie, jakiś? Nie, to nie jest klub sportowy, nie to jest ja samochód. Nie mam pojęcia. No ja jest... też. No. Nie wiem. A to jest sklep? To jest, no sklepy mają też, tak, tak, tak. Ta firma ma sklepy, w którym sprzedaje pewien sprzęt do takiego rzeczy, można powiedzieć. No już, już i tak nie macie punktu, podpowiem wam. Huskwarna! Huskwarna, tak, tak, tak. Teraz jest sklep spożywczy znany. Wymazałem tutaj, bo przeważnie pod spodem, pod tym jest napisana jaka to jest nazwa, a ja to wymazałem. I dziewczyny piszą, że jest to... Stokrotka! Stokrotka, tak jest. Kolejne logo. Samolot!
Trudne. To jest samolot, Agatka powiedziała. Gdzieś to widziałyście, prawda? Jakiś linii lotniczych tak? Może? No jakiś, ale jakich to może być? Słuchajcie, jakie to linie lotnicze? Czy ktoś wie? Czy ktoś może kojarzy? No, Monika już coś pisze. A mama? Mama to... podglądała. Nie, tak mi oczy poleciały. Nie, nie można podglądać. Trzeba napisać je samemu. Słuchaj, mamunia. No dobra, no strzelam, no. No strzelam. A to nasza polska linia. Nie mogę ci tego już podpowiedzieć. Po prostu napisz, jeżeli wiesz. Jeżeli nie, nie wiem. Nie wiesz, to nie pisz. Monika, co napisałaś? Lot? Że to jest lot. Polski. A mama napisała, że to jest lot. Słuchajcie, macie po jednym naprawdę? Punkcie. Co to za logo? Monika bez problemu od razu wzięła się za pisanie. Mamunia wykrzywia głowę, szczerzy zęby, uśmiecha się ja i robi różne dziwne miny tylko po to, żeby po prostu odgadnąć, co to za logo. Czy ona będzie w stanie to zrobić? Monika, co to za logo? Wiesz, to jest ekipa. A mamunia napisała, że jest to też ekipa. Brawo! Czy wiecie? Gdzieś to coś widziałyście, widzę. Po waszych Ja piszę minach. Taka pierwsza ta. Pierwsze skojarzenie? Pierwsze skojarzenie. Mamunia, czy ty masz jakieś skojarzenie z tym logo? Tak. Dobra, mamunia pisze, Monika już napisała. Co to, co to jest... No, co to jest Monika według Moniki? Zipro? Zipro Monika napisała, ja napisałam Huawei'a. Huawei. Huawei. Tak, Huawei. Tutaj tylko mama zdobywa punkt. Uwaga, kolejne logo. Nie wiem, nie wiem. To są te jakieś kluby piłkarskie. Kluby piłkarskie według mamy to jest. Uwaga, więc mamunia wpisuje nazwę klubu piłkarskiego. Monika też na. A to nie polski? No raczej nie. Raczej to nie jest polski. Mamunia, próbuj. O, to ja nie wiem. No. SF ma. Nie wiem, Barcelona to nie. Francja. Nie, Francja, nie. Elegancja, prawda? Nie. Mamunia, nie piszesz, co? Tak poddaje się. A Monika napisała, że jest to Ferrari. To jest Ferrari, to nie jest klub. Mamunia w ogóle... A powiedziałeś mi, że klub. Nie powiedziałem. Ale wiem, że nie wiadomo. Że nie wiadomo. Wyprowadziłaś się w pole, tak jakby jechać tym Ferrari i skończyła się droga, to wtedy właśnie można wjechać w takie pole brudne logo. To już jest polskie, polska firma, mogę wam polska firma, o, tak mogę wam podpowiedzieć. Ale nie jest to proste. Słuchajcie, gdzieś na pewno widziałyście. Ale firma z czym? Jeszcze podpowiedz. Nie trochę. Powiem z czym, nie, bo już to będzie za duża podpowiedź. Powiedz to już, nie, 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 to już będzie za duża taka podpowiedź. Taka koniczyna to jest, tak? No coś takiego, no właśnie to co widzisz, to jest to. No dobra. Nie, no znam to, kurczę, ale dziś nie mogę sobie. Nie możesz sobie skojarzyć. Nie mogę. Czy zostawiasz pustą kartę? Zostawiam pustą. Dobra, no słuchajcie, mamunia całkowicie się poddaje. Poddaje, więc ma 0 punktów. A Monika? Poczta jakaś polska. Poczta jakaś polska, nie? To jest poczta? Poczta polska, jest coś takiego, ale to... Ale poczta ma taką trąbkę. Tak, to nie jest. To nie jest logo poczty, to jest logo trefla. Trefl. No puzzle! Puzzle gry, tak, słuchajcie. No właśnie. Ojojoj, ojojoj, coś ci się to kojarzy, wiesz, gdzie to widziałaś, czy nie wiesz? No mamunia. Tak! No wiem to, ale nie pamiętam. No, gdzie to, ale może gdzie to mogłaś widzieć, bo chociaż jeżeli nazwy nie znasz, to jeżeli zgadniesz, co to jest, tak ogólna taka nazwa. To damy pół punkta. Pół punkta będziesz mogła zrobić. Poddaję się, mamunia, nic nie mówi. Słuchajcie. Mama, jakiś sklep jest. No, to jest sklep. Dobra, więc Monika pokazuje swoją nazwę. To jest Monster, to jest energetyk. Tak, to jest energetyk na puszkach takich, mamunia, z napojami. Kolejne logo to... Wiem! Monika wszystko wie, słuchajcie. No może nie wszystko, ale ostatnio bardzo dużo wie, a mamunia jakby zaniki w pamięci. Nie wiem, czy ta pamięć została jej w PRL-u, że po prostu tam to wszystko jest. Ej, no ale ja znam. Proste to jest bardzo. To jest znane, gdzieś to widziałaś na pewno. Jeżeli nie używałaś tego, no to może chociaż widziałaś. A możemy dać podpowiedź? Lekko? No, możemy podpowiedź dać, tak już jest sklep. To jest, no właśnie, sklep. No i uwaga, mamunia myśli, nie wie co to za sklep. Może Orange? Mamunia, musimy napisać nie, tą odpowiedź na karteczce. Mamunia, wie czy nie wie? Allegro? No to dobra, mamunia. No to dobra, pomarańczowe to z Allegro mi się kojarzy. Dobra, mamunia pisze Allegro. Ale Monika napisała. Zalando. Zalando, to jest Zalando, mamunia. A,
ja się już ciekawe, wypisuję się z tego konkursu. Kolejne logo. Bardzo ej, no ja nic nie wiem. Mamunia, to logo na pewno się w PRL-u pojawiło nieraz, ale może... Agafa, już zaśpiewałaś to. Ale no... A ja i tak nie wiem co, ale mam czysto na rozę. No tak, słuchajcie, na pewno Agatka i Monika lepiej znają takie logo niż mamunia. No dobra, już Monika tak jakby ma coś napisane, a mamunia poddaje się. Poddaje się. Pusta kartka, słuchajcie, kolejny raz mamunia 0 punktów, a Monika... Brawstars! Brawo! Kolejne logo. Kolejne trudne zadanie dla naszych dziewczyn. Monika od razu wzięła się do pisania. A Monika, zobaczcie, stanęła w miejscu i myśli. Przypomina sobie, w PRL-u co to mogło być? To mógł być jakiś ludzik z PRL-u. Ale tego na pewno Monika nie napisała. No dobra, Monika, co napisałaś? Discord. A tutaj mamy? Mamusia, będziesz wiedziała czy nie? Słuchajcie, ostatnie te loga dla mamuni są naprawdę niesamowicie trudne. Nie zna tego wszystkiego. Ale ja nie wiem. Nie używa, słuchajcie, takich rzeczy i nie wie co to jest. Monika? Czekajcie chwilę. Jest Spotify, mamunia. Mamunia się smucisz czy dobrze się bawisz? Dobrze się bawię. Dobrze się bawisz przy pustych kartkach, prawda? Kolejne logo. Dość takie dziwne, powiem wam, logo wymyśliłem tym razem. To jest... Ale może dziewczyny będą... Jak? Eichhorn. Nie, nie możesz mylić. Dobra, słuchajcie, dziewczyny, pokażcie, co to jest. Policja, mamunia napisała policja, napisała Monika. Po jednym punkcie, tak? To jest logo policji, słuchajcie. To już mogą znać obie dziewczyny, bo pewnie to raczej każda kobieta zna. Aha, Monika mówi, że każda kobieta zna to logo. No rzeczywiście, tutaj może bardziej kobiety chodzą do tego sklepu, bo to sklep jest Rosma. Tak jest. Brawo, brawo. Słuchajcie, i to już jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. No dobra, ale mamy teraz już oficjalne wyniki naszego challenge'u. Tak. Mamunia zdobyła punktów 20, tak. Natomiast Monika 25,5! Czyli zwycięzcami są Monika! Moniki! Brawo! Wbijajcie na nasze inne filmiki, klikajcie te miniaturki, które teraz widzicie na ekranie. Wbijajcie też na naszego Facebooka oraz Instagrama. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Tak jest, do zobaczenia. Pa! Cześć, pa!